I witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z cyklu Droga. No i cóż, jesteśmy już bardzo blisko ukrytego jeziora i w tym odcinku spróbujemy zdobyć srebrną urnę dla kapelusznika. I teraz tak, w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, miałem problemy z gotowaniem. Już te problemy ominąłem. Po prostu zjadłem tą szybką zupkę tak zwyczajnie. Otworzyłem puszkę i jej nie podgrzewałem. Do tego zjadłem jeszcze jakieś grzybki, żeby trochę tego głodu jednak zminimalizować. No nie do końca to wyszło, ale jest ok. No i teraz tak, sprawa wygląda w ten sposób, że mamy teraz zmierzch i początkowo planowałem się przespać i pójść nad jezioro rano, ale w gruncie rzeczy jesteśmy w sumie bardzo blisko. Tutaj chyba oddziela nas las albo jakieś wzgórze. Wydaje mi się, że to las. W każdym razie jesteśmy na tyle blisko, że myślę, że nie ma sensu spać teraz, tylko pójdziemy po prostu bezpośrednio nad ukryte jezioro, no i zbadamy sytuację, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, jeszcze tylko szybki rzut okiem na nasz ekwipunek, co ja tutaj mam. Dobra, myślę, że to starczy. Ciekaw jestem, czy mogę jakąś pułapkę skonstruować. Tak na szybko spróbuję tylko ogarnąć to. Może jakiś sznureczek, nie sznureczek. No dobra, przyznam, że nie pamiętam. O, jest, no proszę. Wyszło. Dobra, czyli muszę pamiętać. Trochę małych części, jakiś sznurek, pusta puszka i umiejętność trapping. I powinno być wszystko w porządku. Ja tu rozpaliłem ostatnie ognisko i widzę, że niepotrzebnie to zrobiłem. No ale tak jak mówię, zamierzałem się tu przespać. Ale dobra, no, trudno się mówi, gałązki są, jesteśmy w lesie, także nie powinniśmy z tego powodu jakoś specjalnie ucierpieć. Dobra, koniec gadania, wyruszamy. Zobaczmy, mamy 4 punkty ruchu jeszcze. Czy mamy jakiś modyfikator? Nie, nie mamy nic takiego, dobrze. Zatem uwaga. Tak jak myślałem, właśnie jest las. No i został nam ostatni punkt ruchu. No i wyruszamy na misję. Okej. Myślę, że większość z Was już poznaje tą chatkę. Ja jestem tutaj dopiero po raz drugi, prawdę mówiąc. Także nie wiem, czy coś się zmieniło. Pamiętam, że ostatnim razem był chyba błąd, który nie pozwalał mi w łatwy sposób uciec z tego terenu. No ale zobaczymy, jak to będzie tym razem. No i cóż, cisza, martwe liście. Kroki wydają się strasznie głośne w porównaniu z tą panującą ciszą. Tak, to było logiczne. No i cóż, i mamy domek. Mamy sylwetkę domku. Taka mała letnia dacza. Oczywiście, no nie możemy nic innego zrobić, jak tylko wejść do tego domu i zobaczyć, co się tam stanie. Jeszcze tylko zerknę, czy mamy jakąś inną broń. Nie mamy, dobra. Zdaje się, że ten dom ma albo chronić kogoś, kto jest w środku, albo chronić świat zewnętrzny od tego, co jest w tym domu. Także cóż, z tego co pamiętam, urna była na górze. I pójdziemy bezpośrednio tam. No i oczywiście wkopaliśmy się po same uszy. Natknęliśmy się na ciała i wygląda na to, że ostatnie ciało nie jest wcale takie, że tak powiem, stare. Jest najświeższe, jeżeli tak można powiedzieć. No i cóż, zobaczymy, co nas czeka. Czy idziemy dalej na góry, czy schodzimy na dół? Nie, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie do wyboru. Możemy zbiec, a właściwie nie zbiec, tylko biec wzdłuż holu, prosto na ciała. W miarę jak zbliżamy się do tych ciał i pomiędzy nimi kluczymy, okazuje się, że nie jesteśmy sami. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Uderza w nas jakiś lekki podmuch powietrza, zupełnie jakby ktoś huchnął nam prosto w twarz, co ewidentnie świadczy o czyjejś albo jakiejś obecności. Dobra, przebiegnijmy się w takim razie wzdłuż tych ciał, że tak powiem. Zaraz zobaczymy, co nas czeka. Okej, zdaje się, że te trupy starają się nas pochwycić, albo takie przynajmniej odnosimy wrażenie, ale dotarliśmy do rozwidlenia, do pary drzwi po lewej i po prawej stronie.
Dobra, którą by wybrać? Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Nie pamiętam gdzie można było znaleźć tą srebrną urnę, więc teraz trochę na ślepo idę. To trochę wygląda, jakby cały ten domek został nieco usprawniony, nieco zmieniony. Zatem wybiorę sobie prawą drogę. Wchodzimy do pokoju i naszym oczom ukazuje się iście piekielny obraz. To co tutaj widzicie? Reprezentacja tego opisu. Widzimy sobie łóżko, a do tego łóżka, na tym łóżku siedzi jakiś cień. Okazuje się, że jest to trup. Jest to kolejny trup z jakimś workiem na głowie. Przywiązany jest do tego łóżka w takiej właśnie pozycji. Jest skierowany w stronę drzwi, czyli bezpośrednio patrzy w tym momencie na nas. No przyznam, że faktycznie jest to scena jak z horroru. I mamy teraz do wyboru. Możemy przyjrzeć się temu oknu, a możemy też zbadać ciało. Z tego co pamiętam, to na pewno nie ciało miało tą srebrną urnę, ale wiecie co, jestem ciekawy, co tu może się zdarzyć. No trudno, najwyżej zginiemy, jeżeli tak mogę powiedzieć, chociaż wolałbym tę misję jednak wykonać. Dobra, zobaczmy. Zdjęliśmy worek z głowy tego trupa, tylko po to, żeby zobaczyć nieciekawy widok. Myślałem, że coś innego tutaj będziemy mogli zrobić, ale okej, dobra. W takim razie spójrzmy sobie przez okno. Podeszliśmy do okna i zdaje się, że to był mój błąd. Coś ciągnęło nas do parteru, coś ciągnie nas po podłodze i zdaje się, że ostatnim widokiem, jaki pamiętamy, jest właśnie to okno. No i zobaczmy, co się stanie dalej. Czy w ogóle to przeżyjemy, czy staniemy się jednym z tych trupów? Okej. Tak to wygląda, moi drodzy. Nie jestem z tego zadowolony. Powiem wam szczerze, nie jestem z tego zadowolony, dlatego że no, chyba łudziłem się, że coś więcej uda mi się tutaj... Po prostu, że uda mi się wykonać to zadanie. Zginęliśmy z rąk jakiegoś niewidzialnego bytu, jakiegoś ducha zdaje się, albo jakiegoś dziwnego innego stworzenia. Myślę, że kapelusznik wiedział, skubaniec, że tak się stanie. Albo to stworzenie jest tym, którego kapelusznik szuka, które okazało się zakłócać nagrania. No dobra, moi drodzy, chyba na tym skończymy. Zadziwiająco szybko to poszło. Miałem nadzieję jednak na trochę dłuższą rozgrywkę. No ale dobra, taka bywa ta gra właśnie. Okrutna i niewybaczająca. Dobra, w takim razie, moi drodzy, pozostaje tylko jedno, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.